Siemanko, już nie wiem, który raz dzisiaj podchodzę do próby tego nagrywania tego vloga. Ja dzisiaj ze sterami Jelonka, z Gruberem. Gruberujemy sobie nowym nabytkiem, no, który dołączył do naszego gospodarstwa. Jest to John Deere 6620, którego już małą prezentację mieliście. Mieliście już na YouTubie, tak znaczy tak myślę. Pracujemy na takim małym poletku. Nie patrzcie, że łupie kontrolka, to jest kontrolka od świec, musimy tam to przejrzeć. Nieprzyzwyczajony jestem. Tutaj muszę to wszystko sobie... Nieprzyzwyczajony, w ogóle nie wyczuta maszyna. Jak widzicie, no nie jestem sam na polu. Trochę tu sobie przestawię na te 1500 obrotów. John Deere'ek mało mówię, bo jestem zadowolony z pracy, nawet na tej glinie i na tych oponach. Jak widzicie, tutaj Renatka sobie śmiga z pługiem, ale też kurde robi. Oj, ale mnie zniosło. Dzisiaj to jest, tu jest tak mokro już. A, bo teraz tam jestem na... Aż znosi ciągnik. O, widzicie, bokiem idzie skubany. No ciężkie warunki mamy widocznie. No tutaj 1600 obrotów. I trzeci półbieg. I tą prędkość 10, o. Ściąga go cały czas. Robimy taki ogródek, ale to tylko po to, żeby przetestować właśnie Johna. Ale dźwięk, no musi być dla was na YouTube nagrany Angel Soul z tego ciągnika, bo no nie darowałbym sobie, jakbym nie nagrał. No dźwięk jest naprawdę cudowny tego ciągnika. Tutaj trochę, bo tu znosi normalnie, jest masakra. Jestem ciekaw, jakie wychodzi spalanie na te 125 koni. Jak widzicie, puch to redli, to po prostu koła więcej. O, tu już mamy totalną glinę, tu mamy. Tu już półbieg jest niżej. I na tych kołach to jest męka pańska normalnie, że tak powiem. Bo ja się więcej kopię teraz, niż jadę. Rzucę sobie półbieg. Podnosimy. Ale John Deere jest testowany, macie w tego film na YouTubie, tam będziecie mieli początek, jak się również przywitałem na vlogu, bo nagrywałem wyjazd z domu również. Koło oblepione, ja nie wiem, jak my na szosę wyjedziemy, to jest masakra jakaś. Przecież my tu jest tak oblepione koła. No widzicie, on sobie ładnie, delikatnie rusza, czy do tyłu, czy do przodu. Ja nie jestem w ogóle do tego przyzwyczajony. No i znosi go już na bok od razu. Nie mogę dać więcej gazu, ponieważ jeżdżę sobie na tych właśnie ustawieniach. No jak widzicie, dałbym mu blokadę, ale jeszcze ten ciągnik nie jest ogarnięty w 100% przez nas. To jest naprawdę ciężko. Nawet nie wiem, czy już tata sam nie zrezygnował z orki. No ja się więcej kopię, kurde, niż jadę, jak widzicie. Zero uciągu. O, teraz...
mi się zdaje. Nie, myślałam, że będziemy mieli tutaj... Ale pięknie, mruczy normalnie, kociak, kurde, jak nie wiem co. Oj, tacie, coś tam, co tam się stało, czemu właśnie ona jest tak przechylona? Nie wiem. Nie ściąga bardzo, ale dajemy radę, zostawię sobie. Delikatnie przejedziemy. Damy radę. Dobra, widzimy się po krótkim cięciu. Ja już wracam. To muszę poczekać, jeszcze zawujem. No, awaria się stała, no, pękło koło w renówce. Opona znaczy. Coś tam spadło mi ze siedzenia. I prujemy do domu, nie? Kurde, tylko ogólnie dowiedziałem się teraz, że nie mamy z tyłu świateł. Znaczy, no kto nie ma, to nie ma, ja nie mam. Ale jest ogólnie lipa taka, kochani, że jest mokro. Nie ściąga po całości, bokiem, o widzicie. Teraz jadę akurat bokiem. Zrobiło się błoto na polu. O, koła skręcone. Nie mogę wyjechać. No, koguty zapuszczone, no jakoś idziemy. Nie wiem, czy to brat podjedzie. Dobra, brat podjechał. Się do was nic nie odzywam, także widzimy się w następnym vlogu. Cześć, trzymajcie się, na razie.